Pan Roman Budasz, Śląska Izba Rolnicza, ekspert VAT. Kwestia jest taka, rolnicy pytają nas, co powinni podawać akurat w nazwie swojego gospodarstwa do Urzędu Skarbowego i co na pieczątce. Znaczy, jeżeli rolnik jest tylko i wyłącznie rolnikiem, czyli prowadzi działalność rolniczą taką produkcyjną, no to tu problemu nie ma. Może posłużyć się w nazwie, w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R tylko swoim nazwiskiem i imieniem, albo może użyć dokładnie takiego sformułowania, jakie jest w REGON-ie, które jest nadawane automatycznie, na przykład Gospodarstwo Rolne Jan Kowalski. I tutaj większych problemów nie ma. Problemy pojawiają się wtedy, gdy w obrębie jednego podatnika VAT-u jest gospodarstwo rolne w rozumieniu produkcyjnym i jest jeszcze działalność usługowa albo jakaś inna działalność. Z punktu widzenia przepisów VAT musi być zapewniona ciągłość numeracji faktur i z tym może być problem, bo na przykład część faktur, która dotyczy gospodarstwa, nie może być zaliczana oczywiście do, nie może być uwzględniana w rachunkowości i księgowości firmy, tej działalności gospodarczej i wtedy trzeba wymyślić taki system, który zapewnia z jednej strony ten postulat ciągłości numeracji i z drugiej strony identyfikację na przykład po skośniku w numerze, identyfikację faktury VAT związanej ze sprzedażą w ramach działalności gospodarczej i sprzedażą w ramach działalności rolnicze. A jeśli chodzi o nazwy, to tutaj, proszę Państwa, jeżeli się zakłada działalność gospodarczą, to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nazwą firmy domyślną jest nazwisko i imię. I oczywiście najprościej będzie używać na przykład na pieczątce Jan Kowalski dla wszystkich rodzajów działalności. Nie będzie wtedy żadnych problemów. A jeżeli Jan Kowalski adres? Nic więcej. I adres oczywiście też. Mówimy o nazwie. Oczywiście, tak. To wszystko musi być tak, jak przewidują przepisy. Natomiast jak ktoś chce w sensie marketingowym, żeby na tej pieczątce była też identyfikacja, co robi dany podatnik, no to może to być na przykład Gospodarstwo Rolno-Usługowe Jan Kowalski. Może to być na przykład Gospodarstwo Rolno-Usługowo-Handlowe Jan Kowalski. I wtedy jedna pieczątka obsługuje jakby i działalność sensu stricto rolniczą, i działalność gospodarczą.